Hej, hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii. Zagramy w Totalu Artyla na modyfikacji Medieval Kingdoms 1212 AD, w której gramy sobie Królestwem Jerozolimskim. Aktualnie, jak widać, będziemy sobie toczyli bitwę z Szarfetem Mekki. Mamy oczywiście przewagę, jeśli chodzi o jednostki dystansowe. Przeciwnik nie dysponuje żadnym taką jednostką. Mamy także niewielką przewagę, jeśli chodzi o kawalerię. Co ważne, teren nam sprzyja, więc myślę, że bitwa nie będzie zbyt trudna, zwłaszcza, że mamy także bardzo dobrze wyszkolone jednostki, z czego dwa oddziały są wyszkolone maksymalnie, więc to są już naprawdę dosyć spore buffy, jeśli chodzi o statystyki. Ok, przechodzimy sobie do bitwy bezpośrednio. No, myślę, że zamierzam ustawić się tam na wyżynie, na wysokości, no i rozmieścić tam swoją artylerię. Od razu przed nimi włóczników. Myślę, że jeden oddział przed artylerią to zostawię włóczników, tak jakby się jazda wroga przedarła, abym nie zdołał jej zatrzymać. No i myślę, że sobie postaram się zatrzymać napór wroga moimi pikinierami. A jazdą zamierzałbym jak najprędzej rozprawić się z kawalerią wroga. Tak jest plan oczywiście. Ok, myślę, że oni do nas podejdą ze względu na to, że mamy artylerię, więc raczej powinno być naprawdę ciekawe widowisko. Dowódca Mekki Murat. Ok. Brak opadów. Super. Gdzie jest to wzniesienie? Tutaj. Super. Doskonałe wręcz. Myślę, że tutaj sobie od razu rozstawimy nasze jednostki do walki w zwarciu. Mniej więcej myślę, że gdzieś na przykład tutaj. Tutaj nie mogę. Dobra, to jest blokada. Czyli chyba gdzieś w ten sposób ustawię. A może albo w trójszeregu? Ok, w trójszeregu, żeby było troszkę więcej przestrzeni. Myślę, że z tej strony raczej albo może w ten sposób, tak troszkę pod kątem ich ustawię. Jakby chcieli się przedrzeć. Ok, w trójszeregu. No i cudownie. Tutaj także dam do wsparcia, myślę, że jeden oddział włóczników, gdzieś może na tą stronę. Albo na sam środeczek. Z tyłu sobie rozmieścimy nasze katapulty. Ok, myślę, żeby byli na tej wyżynie. I dam im oczywiście do obrony jeden oddział włóczników. Jazdę, myślę, że jazdę postawię póki co na dwie flanki. No i tutaj nie mogę ich ustawić niestety. Przez to wzniesienie. Ok, a drugą jazdę gdzieś tutaj. Ciężko jest to ustawić przez te różnice terenowe. No i łuczników zaraz za moimi włócznikami. Tylko troszkę nie mogę ich tutaj zmieścić niestety. Ale chyba już powoli. Dlaczego nie mogę tutaj ich ustawić? Co tutaj jest? Kurczę. To jest blokada ewidentnie. Może w ten sposób. Dwa kolejne obok niego. Tych bardziej wyszkolonych może troszkę odsłonię. Na wszelki wypadek. Albo troszkę do tyłu. No i wy gdzieś. Myślę, że tutaj. Chociaż wolałbym jednak ich schować i zabezpieczyć. O, za nimi. Tutaj mamy troszkę przestrzeni. Super. No i do nich raczej nie powinni podchodzić. Oni tutaj mogą być. No i oczywiście dowódcę gdzieś z tyłu. Dla bezpieczeństwa. Ok, zaczynamy. Jak to wygląda? Nawet nie zwróciłem uwagi, jak się rozstawił nasz przeciwnik. Ok, zmierza do nas. Super. Ci się troszkę ścieli chyba. Ok. Idą dalej. No, maczugi mają. Raczej nie jest to za bardzo zaawansowana armia. Ok, jak to wygląda? Ile mamy zasięgu? Czy oni już są w naszym zasięgu? Jeszcze nie, ale powoli będą w niego wchodzić. Łucznikom póki co dam dalekosiężny strzał. Gdzie jest jazda wroga? Jazda wroga jest... Aha, okej, okay, po dwa... Tylko jeden oddział? Mi się zdawało, że mieli dwa oddziały. To jest... Aha, dobra, drugi jest tam, czyli w ten sposób mogę się rozstawić. Po dwa oddziały na każdą flankę. Dobra, pikinierzy już tutaj. Formacje. Oczywiście... Stworzyli. Ok, myślę, że może jednak. Nie, ten się chyba nie da przechodzić, tak mi się zdaje. Jakbym tak spróbował, da się czy nie?
Czy niby się da przez to przejść, ale ustawić się już nie da. Dziwne bardzo to jest, niestety. Was troszkę tutaj do tyłu rozstawię. No i was myślę, że o, w ten sposób. Okej. Jazda. Jazdę bym troszkę wziął bardziej na lewo. Myślę, że gdzieś w ten sposób. Chyba już powoli artyleria będzie zaczynała strzelać. Okej, was lekko wycofam, no i zacznijmy ostrzał. A, zapomniałem dopomnieć, aktywowałem sobie specjalnie modyfikację Better Family System, która troszkę usprawni nam, że tak powiem, szansę na pozyskanie dziedzica, ponieważ póki co nie mamy żadnego z tego co wiem, a dosyć rzadko się zdarza niestety w podstawowej mechanice, a ta modyfikacja zwiększy nam szansę na nie dość, że praktycznie do zera, może nie do zera, ale dosyć znacznie zmniejszy szansę na bękartów w rodzinie, to dodatkowo dużo nam zwiększy szansę na ogólne porody, więc powinno nie być już z tym problemu. Okej, okay, tutaj ostrzał bardzo świetnie wygląda. Myślę, że jak oni mają statystyki, mają dosyć duże obrażenia do walki w zwarciu, więc myślę, że bez problemu będę mógł ich wysłać do walki w zwarciu, jak już zakończą swój ostrzał. Okej, okay, to miazdę się wbiliśmy, super. Gdzie jest dowódca wroga? Ja bym chciał w niego strzelać, chociaż w sumie nie wiem, czy się opłaca. Nie, opłaca się jak najbardziej oczywiście. Okej, okay, także tutaj szarża. Jeszcze może formację, jak zdążycie. O, chyba nie zdążyli, ale szarża się na pewno udała, ponieważ się tutaj zatrzymali. Super, już widzę, że muszę niestety... Póki co spauzuję. Okej, okay, tutaj niestety... Niestety szermierze wroga podchodzą. Może zdąży skapitulować i się zdąży wycofać. Okej, okay, te dwa wyszkolone oddziały dam do walki w zwarciu. Może jeszcze nie teraz, albo nie, już teraz. Do walki w zwarciu i ustawcie się tutaj. A te trzy na ich miejsce do tyłu. Okej. Okay. Tutaj z porządku. No i może lekko. Lekko z tej strony postaje włóczników. Okej, okay, kontynuujemy. Jak to wygląda? Oni mają tutaj 30 na 30 walki i obrażeń w zwarciu, a ci mają nieco mniej, więc myślę, że powinni wygrać bez problemu. Nie, wy poczekajcie, aż oni się podsuną. Okej, okay, jazda się wycofała, więc także jak najszybciej się też wycofam. Jazda wroga. Jazda wroga zaczyna tutaj wjeżdżać, więc te dwa oddziały niech zaczną strzelać potężnym strzałem i wycelujcie prosto w tę jazdę wroga. Okej. Okay. Może tak być. No, myślę, że ci łucznicy tutaj nieźle wystrzelają jazdę dowódcy wroga. Okej, ci się wycofali. Więc możemy, myślę, także się wycofać. Aż troszkę piechota wroga się oddali i znowu przypuścić szarże na tę jazdę. No, myślę, że wódca wroga już za chwilkę. Super, doskonale. Spauzujemy sobie i od razu zmienię sobie cel dla naszej artylerii. A niech strzelają wszyscy. Może w tych. No, z tego co widzę, to ci włócznicy mają o wiele lepsze te statystyki, co ciekawe. Więc wy dalej myślę, że możecie strzelać od pleców w tą tutaj piechotę. No i kontynuujemy. Co ciekawe, już drugi raz nagrywam tą bitwę, ponieważ wcześniej jakimś cudem niestety mi się OBS skraszował. Pod koniec nagrania. Na szczęście nie zrobiłem żadnego zapisu, więc nic nie straciłem, żadnego materiału, a zwłaszcza tej bitwy, bo myślę, że jest dosyć ciekawa ze względu na swoją prostotę między innymi. Okej, okay, tutaj wygramy zapewne bez problemu. O, wszyscy tutaj sobie radzą doskonale.
Z tego co widzę, myślę, że możemy tych włóczników tutaj dosłać na wsparcie. Okej, okay, to wygraliśmy. Myślę, że możemy uderzyć na tych, na tych mieczników tutaj. Jak mają maczugi, więc nawet miecze nie mają. Okej, okay, artyleria. Artyleria na razie niech nie strzela. Zaprzestańcie swojego strzału. Albo możecie tutaj w sumie strzelać. Okej, okay. Moi pikinierzy sobie dają radę jak najbardziej. Z tego co widzę, to nawet żadnego rycerza nie stracili. Ale w sumie... Nie, tą artylerię wycofam póki co, bo mogę narazić swoje jednostki na straty. Okej, jak to wygląda? To już praktycznie jest końcówka bitwy, więc moi wszyscy łucznicy niech przejdą do walki w zwarciu. I oczywiście wyłączę im strzelanie bez rozkazu, ponieważ nawet jeśli będą mieli walkę w zwarciu, a będą mieli włączone strzelanie tak jak chcą, to i tak będą strzelali, niestety. Oczywiście niedomyślnie, ale na przykład podczas biegu będą strzelali, więc mogę tym niestety także zranić swoje jednostki. Okej, wy w tych... No i wy tutaj dobijajcie na spokojnie. Wy także do ataku zbiegajcie. Super, także mogę jazdę mojego dowódcy przesłać do walki, żeby już podobijał. Zwłaszcza na tych włóczników, ponieważ z tego co widzę mają przewagę nad moim jazdą. Szarża ze wzgórza! Oho, to jest wóz! No, bez problemu. Okej, okay. Już praktycznie jest końcóweczka. Jeszcze chwila i po bitwie. Dobra, wydobicie tych. O, super. Wygraliśmy, ale jeszcze sobie podobijam te jednostki. Okej, wy zbiegajcie i idźcie na tych. Wy zajmijcie się tymi. Pikinierom wyłączę formację i też niech idą w dal. Podobijać. Niech wszyscy troszkę podobijają. Oczywiście tak tym sposobem wbijemy doświadczenie dla jednostki. Okej, okay, dowódca niech, myślę, pójdzie tutaj. No i przyspieszamy. Jak to wygląda? O, straciliśmy tam ponad 50, więc naprawdę myślę, że rewelacyjny wynik. A nawet niech artyleria, kurczę, porzuci. Porzuci swój sprzęt, no i niech idzie walczyć. Okej, okay, wy tam podobijecie tych jak najszybciej. Troszkę widzę, że za mało wysłałem chyba na tą stronę. A nie, dobra, to są już resztki, więc... Oni tutaj mogą bez problemu te dwa oddziały sobie poradzą i podobijają wystarczającą liczbę. Tutaj chyba zdążą uciec niestety, z tego co widzę. No, na pewno. Okej, okay, ale i tak już chyba większość podobijałem. Tu jest jeszcze 60, więc troszkę sporo. Okej. Okay. Swoją drogą widziałem, że już na YouTubie ukazała się nowsza wersja. W sensie, że oczywiście nowsza wersja już jest, tak jak już wspominałem wcześniej, z dostępnymi, z tą populacją lekko usprawnioną i także z miastami bez prowincji. Już jeden z YouTuberów nagrał kampanię z tego. Okej. Okay. Wygraliśmy, super. Kto u nas zabił najwięcej? Z tego co widzę, łucznicy. 240 zabili, super. A, ta jazda zabiła 300, okej, okay. Jeszcze lepiej. No, ale ci łucznicy są naprawdę super. Sprawdzają się znakomicie i na dystans, i w zwarciu. Myślę, że pójdę od razu w głąb, na południe. Może nie będę akurat podbijał Mekki, ale chciałbym zająć się i do końca podbić Ayyubidów. I tym samym może ustanowię Mekkę jako moje lenno. Bym był zwierzchnikiem także świętego miasta muzułmanów.
12 minut trwa bitewka, okej. Troszkę nie pamiętam już, co się mniej więcej tutaj dzieje, ponieważ zrobiłem sobie lekką przerwę w nagrywaniu. W zasadzie ten odcinek będzie dostępny w poniedziałek, nagrywam go w niedzielę. A ani dzisiaj, ani niestety wczoraj nie było odcinku, ale to taka mała przerwa. Okej, super, wygraliśmy i od razu sobie idziemy dobić. To już na automacie tam. O, tylko dwóch straciliśmy, więc w porządku. No i myślę, że możemy podejść dalej już na forsownym marszu. Okej, okay, Akaba, jak to wygląda? Tutaj sobie wyłączę forsowny marsz i dowerbuję jakieś jednostki. Za cztery jednostki katapulty, no i myślę, że włóczników. A, to już nie mogę teraz, okej. Okay. Aha, dobra, oni się robią dwie tury. Po prostu. W Aleksandrii. Niedawno stłumiliśmy bunt, z tego co pamiętam, niestety. Tutaj także jesteśmy po oblężeniu. Jak to wygląda? To jest wódz. Dobra, co ci daje zapał? Zapał ci daje super statystyki. Myślę, że pójdziemy w tą stronę, w stronę zwiększenia zasięgu na mapie kampanii. Okej, okay, tutaj. Tutaj możemy sobie rozbudować nabrzeże. Jak to wygląda? Jedzenie mamy, myślę, że póki co wystarczająco. Zwłaszcza, że nam się buduje także stado kóz. Będę chciał to później przerobić na nabrzeże handlowe i myślę, że już chyba mogę to zrobić. Za to się zrobi za dwie tury te stada, a to się będzie przerabiało 4. Okej, czyli mogę, super. Wystarczy mi na to jedzenia. Dobrze, tutaj Egipt jest w porządku. W Damaszku, co się dzieje w Damaszku? Za turę trzy budynki nam się rozbudują, super. Na Cyprze niestety ogranicza nas tylko i wyłącznie ta cholerna higiena i nie mogę nic przez to wybudować, ponieważ ten sam... O, tutaj mogę miasto, aha, mogę miasto, super, aha, jedzenia nie mam, no to nie mogę miasta. Będę musiał zdobyć niestety pozostałe wyspy, które z tego co widzę należą do Wenecji, więc nie będzie to zbyt proste zadanie. Okej, zdobyte cechy, strach 4. No to jest bardzo niedobrze. Dla kogo? Dla króla. Jak to wygląda teraz? No, poczucie spada. Chyba muszę dać mu jakąś umiejętność specjalną. O, na przykład tutaj. Tylko dwójeczka, nie mam czegoś lepszego? Nie, nie ma, okej. Okay. Tutaj myślę, że zostawię, to się na pewno przyda. Wpływy. Dla króla. Gubernator. Gubernatorowi to możemy w sumie zostawić. Okej. Okay. Tutaj. Nosi szpiedzę. Czy już wysłałem szpiegów? Nie, jeszcze nie wysłałem. Myślę, że czempionem pójdę. A gdzie jest mój drugi czempion? Drugi czempion jest tutaj. To może pierwszy wyślę tego. Północą, przez północ Anatolii. Szpieg. Szpiegu, sprawdzaj dalej, co się dzieje w Persji. Interesuje mnie, co się dzieje tutaj. Myślę, że tym szpiegiem sobie pójdę tutaj przez Choryzm na północ. Zobaczę te ruskie frakcje, jak się mają. A tym kolegom pójdę troszkę bardziej na zachód. Zobaczymy, co się dzieje na Krymie przy okazji. Drugiego szpiega skieruję na południe. Południową stroną Anatolii. Przejdziemy. No, tutaj widzę. Tutaj widzę, że Antiochia. Dosyć nieźle się tutaj, kurczę, zabezpieczyła. No i myślę, że możemy sobie skończyć turę. Bez problemu. Mam nadzieję, że zbyt szybko Hafsydzie nam nie wypowiedzą wojny. A swoją drogą myślę, że niedługo zacznę nagrywać coś nowego, jakąś nową kampanię. Rozmyślam nad czymś europejskim. Możliwe, że Anglię, nie wiem, może Małopolską zagramy. Coś na pewno ciekawego. Okej, tutaj resztki Ayyubidów jeszcze na pustynię wychodzą. Mongołowie. No póki co Mongołowie na szczęście dla nas
nie atakują nas, więc mamy spokój z ich strony. Ciekawym jak tam kalifat, czy w końcu przystąpi do ataku, bo się wycofali, nie wiadomo z jakiego powodu. Okej, porażka, super, tutaj już niestety nie tak dobrze. Nawrócenie, Dongola, super. Budynki, troszkę nam się wybudowało. Okej, tutaj wyburzyliśmy wspólnotę żydowską. Dobra, lecimy dalej z tym. Tutaj myślę, że rozbuduję sobie miasto. Jak to wygląda? Tutaj troszkę mamy za dużo tego brudu, więc na razie to zostawię. Ten przemysł, bo i tak pieniędzy mamy bardzo dużo. Od razu wyślę szpiegów, żeby nie zapomnieć. Ok, Krym należy do Trabzonu. Kaffa. Tutaj cały czas jest Wielkie Księstwo Kijowskie. A tutaj chyba mamy Wielkie Księstwo Włodzimierskie. Myślałem, że to już jest Czernichowskie, ale ono chyba troszkę dalej na zachodzie jest i na północy. Okej, tym czempionem pójdziemy sobie przez cieśninę Dardanele. Szpiegiem idziemy na północ. Okej, drugi szpieg, pokażę nam co się dzieje tutaj. Smyrna. Smyrna należy do Cesarstwa Łacińskiego. No i pójdziemy sobie tutaj, myślę, że do Grecji. Wpłyniemy sobie tutaj nad Koryntem. Okej, jak to wygląda? Myślę, że możemy tutaj przejść do Kairu. Tym samym troszkę zabezpieczając się na wypadek agresji ze strony Etiopii. A dokładniej Królestwa Zagłę, tak? Zagłę? Tak, Zagłę, okej. Kapłan awansował, super, rozwiniemy mu od razu krzewienie się religii. Myślę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Tutaj chyba zostanę w miastach póki co. Dowrebuję troszkę łuczników. Okej. Jak to wygląda tutaj? Tutaj za turę nam się dowrebują włócznicy. Czy możemy coś tutaj zbudować? Higiena nam na to pozwala, więc bez problemu. Jak to jest z żywnością? Żywności mamy dużo. Dużo nadwyżkę, więc mogę sobie to zamienić na doki handlowe. Na Cyprze nic. W Aleppo chyba nie możemy także nic zrobić. Higienę troszkę malutko mamy. Dwa higieny mamy. Aha, czyli moglibyśmy, ale poczekam sobie tutaj na tą nadwyżkę. Bagdad. No, myślę, że bitwa o Bagdad może być dosyć ciekawie przedstawiona. Zobaczymy, zagramy sobie na pewno to oblężenie. Myślę, że Abbasydzi skierują wszystkie swoje siły, żeby obronić stolicę. Ale jeśli troszkę poczekam, to myślę, że Abbasydzi mogą mieć kłopot z kimś innym, a mianowicie z Mongołami, ponieważ raczej nie darzą się sympatią. Joji. Okej, Tou jest drugi. Ktoś go przebił. Aha, ja go przebiłem. Super, czyli tym samym jesteśmy najsilniejszą frakcją w grze. Okej, no w sumie już dosyć... Już praktycznie podbiliśmy wszystkie ziemie Ayyubidów. Następnie chciałbym wrócić na południe. Zająć sobie te tereny Etiopii. Dokończyć tutaj... Aha, to jest zrujnowane, to na razie tego ruszać nie będę. Później chciałbym wypowiedzieć wojnę Atabegatom. Albo pierw może uporam się z kalifatem, nie wiem. Oni raczej też mnie nie lubią, więc zobaczymy. No i a teraz już od razu... Aha, bym zapomniał. Skieruję sobie tę armię na południe. Idziemy sobie od razu tutaj do Adenu. Mekka póki co jest niebroniona. Święte miasto islamu. O proszę. Hadżdż, czyli pielgrzymka oczywiście. Przenosi świat islamski do krainy dwóch sanktuariów. Tutaj mamy ciągłą wędrówkę pielgrzymów. Klimatyczne bardzo. Wpływy religijne. Plus 20 do islamu sunnickiego i bogactwo plus 200% z imigracji. Okej, czyli raczej na 100% nie będę... podbijał tego, co najwyżej sobie podporządkuje to miasto. No i możemy kończyć turę. Fajnie by było, jakby to Abbasydzi odbudowali. Sojusz obronny, Cesarstwo Łacińskie. Ciekawa propozycja. W sumie, dlaczego by nie?
Ale oni się nie lubią z Gruzją i to może dlatego. Ale po pierwsze, na pewno wam za to nie zapłacę. Teraz pytanie. Z kim oni mają na pięku? Z Epirem i z Bułgarią. Okej, okay, a jak tam mają się ich relacje co do papiestwa? To jest w porządku. A jeżeli zgodzą się bez żadnej wpłaty, to możemy to przyjąć. Odrzucili, okej. Okay. Ich strata. Póki co jesteśmy potężni, więc... Więc raczej oni na tym stracą więcej niż my. Myślę, że nie dołączę. Raczej, co prawda, George nie byłby zbyt wielkim przeciwnikiem dla nas. Zwłaszcza, że i tak dzieli nas duże, wielkie połacie ziem. Ode mnie do nich. Ale raczej nie będę sobie szukał kolejnej wojny. Ponieważ mogłoby się to troszkę, niestety... Mogłoby to troszkę działać na mechanikę zmęczenia wojną. A raczej nie chciałbym, żeby to podskoczyło. Co prawda mam chyba to na zero, póki co, ale... Ale myślę, że perswazja. Oj, to chyba bardzo niedobrze się stało, skoro perswazja. Tak, przejął nam kapłana. Oj nie, bardzo niedobrze. Śmiesznie wygląda. Musimy... No i teraz co zrobić? Niedobrze. Musimy wyrabować kolejnego. Damy mu od razu szansę powodzenia. Okej. Okay. Jak to wygląda? Tutaj sobie rozbudujemy. Kozy dają nam mało. Coś nam może dać więcej? Nie, kozy póki co dają nam chyba tyle samo co bydło, ale więcej, nie, mniej pieniędzy. A finalnie, co nam da więcej? To nam da 90, tutaj jeszcze w ogóle mniej. No i tak naprawdę to samo, więc możemy pójść w obory. Jak sobie to zamienimy. Tutaj niszczymy żydowską disaporę. Ok, idziemy dalej na południe. Za dwie tury powinniśmy dotrzeć do Jemenu. Ok, troszkę się zrobowało. W Syrii niedobór żywności. O, niedobrze. Jak to wygląda? Minus 10. To jest bardzo niedobrze. Chyba muszę coś sobie zmienić. Plus higiena ujemna, ale to chyba przez... Nie, to nie przez zimę. Tutaj widzę, musimy coś sobie zmienić. Tylko pytanie, co? Chyba Antiochię. Chyba trzeba podbić Antiochię. Raczej jest to jedyna opcja. Okej, okay, póki co i tak ład publiczny jest dodatni, więc raczej sobie to zostawię. Będę się powoli przygotowywał do... Zdobycie tego miasta przyda nam się, żeby dokończyć prowincję. Okej, okay, Aleppo. Jeszcze z 6 tur na pewno do tej nadwyżki. Tu już wysłałem. Wyślemy sobie szpiegów. Okej. Okay. Ty pójdziesz, myślę, że bardziej południe, a tego drugiego mojego szpiega, który jest w Chorezmie, prześlę bardziej północą. Okej, okay, idź tutaj. Wreszcie zobaczymy, co się dzieje w tej Europie. Już naprawdę mnie to ciekawi. Wenecja pod Konstantynopol podchodzi. O, to ciekawe. A nie, oni mają sojusz, tak? Wenecja z cesarstwem. Tak, mają sojusz. Tak? To chyba przegrali z Bułgarią. Jakieś starcie zbrojne. Okej, okay, to idziemy na północ. Co jest kolego? Idź z północą. Stolica, Gorgan. O, bogate są te miasta w Persji. Myślę, że Mongołowie tutaj mogą... Naprawdę wyprawić wiele armii w bój. Perswazję, o, to jest bardzo ważne. Musimy sobie też chyba nawrócić wrogich imamów. Sobie myślę, że od razu go skieruję w tą stronę. God help me. Okej, okay, tutaj. Tutaj przydałby się jazda, ale nie możemy. Jak to wygląda w Egipcie? Któryś budynek bym sobie zmienił. Tylko pytanie, który? Tutaj mamy... Szkoda, że ten budynek nie jest niestety tutaj. Okej, okay, daje nam aż 8. Do tego miasta, więc jakbyśmy go to co prawda zamienili na opactwo, to moglibyśmy... To wyszłoby na 0, ale w procesie zmiany raczej już mogłoby być dosyć to ryzykowne i mogłoby jakaś zaraza nam wyskoczyć.
Myślę, że na razie to zostawię i później postaram się troszkę to polepszyć, zdobywając miasto i uzupełniając sobie prowincję. Ok, gdzie są moje armie? Myślę, że mógłbym... Nie, tutaj w Aleppo musi być armia, żeby bronić naszych ziem ojczystych. Ok, tutaj. Co prawda tutaj wolałbym zabrać tą armię na zachód, na wschód znaczy się, ale obawiam się agresji ze strony sultanatu. Ale nie, oni nie mogą mnie bezpośrednio zaatakować. Musieliby to zrobić tutaj Almohadzi, czyli Maurowie, więc... Więc co jakbym... No, ta armia by się bardzo przydała do tej walki w Etiopii. Jest to jakieś miejsce bezpieczne, gdzie mógłbym podejść? Na razie zostanę. Poczekam jeszcze jedną turę. Oni się troszkę tam zregenerują. Okej, okay, urzędy. Musimy wyznaczyć urzędy. Wódz. Wodzę sobie... Myślę, że tutaj na to wyznaczymy. Albo nie. Tego pana myślę, że damy tutaj. A na ten urząd, czy możemy kogoś dać? Kilka. Nie, tutaj nie możemy, czyli on musi iść tutaj. I pytanko, kto może zasiąść na tym stanowisku? Gubernator. To nam się raczej nie przyda. No okej, na razie kończymy. Na razie myślę, że zakończymy sobie już nie tur, a odcinek tym razem. No i żegnam i zapraszam do następnego odcinka. Hej, pa, pa.